Hej, witam na kanale Dory Style, jestem Dorota. W dzisiejszym odcinku przeróbka płaszcza i marynarki. Zapraszam. I na wstępie przepraszam Was bardzo, że nie było odcinka w zeszłym tygodniu, ale niestety siła wyższa. Walczyliśmy z zalaniem, także nic ciekawego i po prostu już, wiecie, nie miałam tego głowy, ani czasu, ani nawet warunków, żeby cokolwiek nagrywać. Ale jestem dzisiaj. Dzisiaj będzie filmik o przeróbkach, które też trwały swoje, ponieważ w sumie zaczęły się, jak zobaczyłam, kiedy były pierwsze nagrania, to były nagrania z 5 stycznia. Także jesteśmy miesiąc później i no, to trwało, także opowiem o całym procesie, opowiem o tym w ogóle, wiecie, dlaczego i tak dalej, przerabiałam. Dzisiaj tematem przewodnim tych przeróbek jest to, że ubranie jest za szerokie w ramionach, a za wąskie tutaj w brzuchu i w biodrach. I no właśnie, płaszcz i marynarka miały takie cechy, czyli no, marynarka może była ok w ramionach, albo była taka szersza, no ale takie teraz są modne, więc to mi nie przeszkadza. Natomiast oczywiście nie dopinała się tutaj, albo w ogóle, wiecie, no taka była za bardzo odstająca. To była ta marynarka, którą widzieliście w odcinku świątecznym. I ja postanowiłam, właśnie kupiłam ją po to, żeby ją przerobić, żeby właśnie mieć taką krop. Także to jest jeden ze sposobów właśnie na ubrania, które są za ciasne w brzuchu na przykład. To jest oczywiście obciąć do tego momentu, załóżmy do takiego, wiecie, do takiej talii, gdzie już jesteśmy węższe i dzięki temu po prostu pasuje to na nas, tak? Drugim sposobem też na przeróbkę czegoś, co jest właśnie za małe w brzuchu, jest doszycie różnych klinów, albo wiecie, jakiś wstawek, także są różne opcje. Jeżeli macie ochotę coś przerobić, bo Wam się bardzo podoba, no to właśnie można sobie któryś z tych dwóch sposobów zastosować. No dobra, a jak ja sobie poradziłam tutaj w tych moich przeróbkach, jeżeli chodzi o marynarkę, to od niej zaczniemy, później będzie płaszcz. Płaszcz zresztą był w odcinku o płaszczach, właściwie o beretach. To był ten taki, który miał takie bufki i tutaj się nie zamichał i nie zapinał się, ale wszystko zobaczycie, także zapraszam Was do części takiej, powiedzmy, vlogowej. I tutaj zaczynam od marynarki. Jak widzicie, bardzo fajnie się układa w ramionach, ale w brzuchu nie. To jest marynarka, wiecie, męska, z second handu. Także ścinamy. I tutaj sobie wyznaczam szpilkami, w którym miejscu chcę, żeby się kończyła. Oczywiście wezmę potem pod uwagę to, że muszę mieć na zaszewkę, ale na razie sobie odmierzam z przodu i z tyłu, ponieważ później, żebym, wiecie, miała mniej więcej referencję, gdzie mi się kończy z tyłu, gdzie mi się kończy z przodu i tak dalej. Także tak to mamy i lecimy już do stołu. No i na stole sobie rozłożyłam i stwierdziłam, że przecież muszę położyć jakby bokiem, żeby równo obciąć przody i równo obciąć tył. Także sobie tutaj teraz łączę ten cały materiał. Wiecie, żeby wszystko było takie równe, bez żadnych po prostu zawiasów i odmierzam. I się okazało, że mniej więcej tak samo z tyłu i z przodu jest właśnie ta tutaj wysokość zaznaczona. Oczywiście już później, jak zobaczyłam sobie, że w momencie, kiedy ścinam tą marynarkę, to ona się lekko inaczej już układa z przodu, ponieważ ma tą możliwość jakby, wiecie, przejścia, tak jakby się założenia. Więc ogólnie polecam Wam z przodu lekko, tak wiecie, niżej, żeby właśnie lepiej się układał, ale też nie jest źle. Teraz wyciągam kieszenie, żeby ich nie przeciąć, bo wiecie, chciałam na początku je wykorzystać, ale potem i tak bez sensu. Natomiast no, podniosłam je, żeby ich nie poprzecinać, żebym w miejscu cięcia miała równo. No i tnę. I słuchajcie, to jest taki stres zawsze, jak się tnie, bo jak się pruje i tak dalej, no to jest ok, ale jak się tnie, to jest zawsze stres. Ale co by tak, wiecie, powtarzałam, to była marynarka za 8 zł. I tak wiecie, 8 zł, 8 zł i tnę. I tnę i najwyżej, wiecie, nie będzie dużej straty, chociaż wiadomo, że byłaby szkoda. No i zobaczcie, tak to wygląda. Tak jak mówiłam, lekko się podniosło z przodu, ale nie jest źle. Na razie tutaj mam to na magnesy, żeby, bo wiecie, za bardzo odstawało, tak do przymierzenia. Jestem generalnie zadowolona, mimo tego, że to tak troszeczkę jest wyżej, ale zobaczcie, no i od razu jest inna marynarka. Jest świetna, po prostu świetna. Także tak mi się układa. I teraz tylko muszę oczywiście coś zrobić z tymi kieszeniami, także będę je tam gdzieś obcinać, wiecie, zawijać i tak dalej. No także je obcinam równo, bo tak jak mówiłam, chciałam sobie je wykorzystać, później, wiecie, obciąć i żeby były takie małe kieszonki, co oczywiście jest bez sensu, nikt tego nie użyje, także też polecam, wiecie, wyciąć po prostu, zaszyć na sztywno i zapomnieć, bo to
jakby taka mała kieszonka, no do czego? Chyba na monetę tylko. Także tutaj obcinam z dwóch stron. Jak widzicie, fajna taka konstrukcja w środku. Można sobie zawsze zobaczyć, podejrzeć, jakie są właśnie konstruowane takie, wiecie, bardziej skomplikowane ubrania. I teraz tak, planowałam sobie założyć, wiecie, założyć sobie ten materiał główny, założyć sobie na to podszewkę i to po prostu zszyć, bo nie chciałam używać tym razem takiej taśmy, wiecie, na prasowanie. Ale jak tak sobie szyłam, to wiecie, myślę sobie, czy na pewno, no i sprawdzę na tym, co odcięłam, wiecie, na tym kawałku. I rzeczywiście dobrze zrobiłam, bo zobaczcie, tutaj sobie właśnie wzięłam i tak przeszyłam i to nie wygląda dobrze. To widać, wiecie, w miejscu, gdzie jest szyte, tego się też tak prosto nie da zszyć, wiecie, po prostu, tak wiecie, na maszynie. Także stwierdziłam, że to nie jest dobre wyjście. No i stwierdziłam, że zrobię naokoło, czyli po prostu spruję trochę podszewki z tyłu na plecach, przełożę wszystko na lewą stronę, zszyję, odwinę i będzie ładnie. To jest dłuższa droga, ale wiecie, jeżeli mamy nosić marynarkę, no to warto poświęcić trochę więcej czasu, żeby ona była porządnie wykończona. Także tutaj spruwam taki kawałek właśnie z pleców, żeby mi się to wszystko przyłożyło, wiecie, ten taki cały tam miszmasz, co jest pod spodem. Także dziura jest odpowiednia, no i teraz widzicie, przekładam sobie właśnie wszystko na tą lewą stronę i przypinam szpileczkami i tutaj jak widzicie, zobaczcie, mamy właśnie już sobie spięłam podszewkę i materiał główny do właśnie do siebie na lewej stronie i jak to przełożę, tak sobie właśnie sprawdziłam, ile mniej więcej założyć, to zobaczcie, że jest wszystko pięknie, czyściutko, bez szwów założone i jeszcze podszewka jest krótsza, także jej w ogóle nie widać. Także to będzie wyglądało cudownie. No i tutaj widzicie, mam całość przeszpilkowaną. Wygląda tak jak jakiś skorupek, jakiś, nie wiem, po prostu. Trzeba uważać, żeby właśnie te wszystkie szpilki nie powyłaziły. No i to oczywiście zszyć, także ja tu szyłam, wiecie, wszystko było takie powyginane, strasznie się namęczyłam. No ale jak już są szpilki i one są porządnie właśnie tam powbijane, no to nie ma prawa nic tam się ruszyć. Także oczywiście uważnie wszystko szyłam. I starałam się właśnie, żeby to było porządnie, no bo wiecie, jednak jak mamy marynarkę, no to ona jest najczęściej do pracy, a w pracy chcemy się czuć profesjonalnie, więc też chcemy, żeby to było dobrze wykończone. Także tutaj zagryzłam zęby, dlatego też trochę trwały te projekty, właśnie dlatego, że robiłam wszystko na wysoki detal, na tyle oczywiście, na ile potrafię jako amatorka. Jest tą maszyną, którą mam. Także tutaj wszystko szywam, jak widzicie, to jest i tak no, oczywiście na przyspieszeniu. Wszystko i też nie wszystko Wam pokazuję, no bo ile można patrzeć, jak się szyje materiał. Natomiast właśnie chciałam Wam pokazać tutaj, że to wszystko potem ładnie odwinięte, oczywiście odpowiednio potem będzie wyprasowane. Wygląda super. No i teraz wystarczy tylko zaszyć ten tył, czyli wiecie, zakładam jakby wszystko takie surowe do środka i tak dosłownie przy przyłączeniu zszyję. Szyję to na maszynie, bo i tak nikt nie będzie patrzył mi, wiecie, na plecy od środka, a zresztą to tak mało widać, że to jest szyte jakby na zewnątrz, że no to jest właśnie dobre miejsce, żeby robić tego typu rzeczy. Zawsze w jakichś kurtkach albo płaszczach, właśnie jest taki jeden szef szyty na zewnątrz. No i właśnie to robię, zszywam i jak widzicie, wszystko wygląda ładnie. Teraz oczywiście trzeba tylko przeprasować. Już tego nie nagrałam, ale wiecie, porządnie przeprasowałam. Jeszcze te klapy tutaj wszystkie inaczej zrobiłam. No i marynarka gotowa. Zobaczcie, jak niewiele trzeba. Znaczy niewiele. Znaczy po prostu dobrze wymierzyć, obciąć, w jakikolwiek sposób założyć. Ja na przykład tą inną marynarkę, którą skróciłam, ja po prostu ją założyłam na taką taśmę, taką, która się, wiecie, z klejem jest na przykład na zasłonki i też było dobrze. Tutaj chciałam coś innego spróbować i no jest super. Pokażę Wam na koniec filmiku, jak to wszystko wyszło, a teraz przechodzimy do płaszcza, który był po prostu straszny do roboty. I zastanowię się jeszcze raz, jak będę chciała jakiś płaszcz przerabiać, bo to była masakra. No dobra, zobaczmy, o co mi chodzi. Także to jest ten płaszcz. Jak widzicie, ma bardzo nie na czasie tutaj ramiona. No i zapina się tylko na górny guzik. Ten drugi może mogłabym na siłę, ale pewnie bym się bała, że mi pęknie. Także no,
Wiecie, taki płaszcz. No i na początku stwierdziłam, że zrobię coś z rękawami. Tutaj jest właściwie z tymi bufkami, jak widzicie, tak jakoś są dziwnie pozbierane. I że przyszyję guzik, ten drugi przeszyję po prostu, żeby mi się na dwa guziki, a nie na jeden zapinało. Taki miałam plan oryginalnie. Także sobie tutaj właśnie biorę teraz szpilkę i odmierzam, w którym miejscu powinien być ten guzik. Bo tam jeszcze właśnie było miejsce już na ten trzeci, nie było, wiecie, miejsca. Także z takim planem poszłam do stołu. Ale potem pomyślałam sobie, kurczę, po co mi płaszcz, który, wiecie, no nie do końca się zapina. To jest bez sensu, to jest zimowy płaszcz. No więc mówię, zaszewki. I tak jak mówiłam, mam drugi sposób na zaszewki, czyli rozpróć boki, co właśnie teraz widzicie, że robię. Rozpruwam materiał główny i podszewkę. I będę mogła takie kliny po prostu dosztukować z innej rzeczy albo z innego materiału. I wtedy zapnę się na spokojnie, już bez przeszywania żadnego guzika. No i będzie super płaszcz. Także nie żałuję tej decyzji. Ale prucia było strasznie dużo. No bo to wiecie, właściwie od pasa mojego w dół z dwóch stron i jeszcze dwa materiały, bo podszewka materiał główny. I jeszcze one były tak wykończone, więc prucia było co niemiara. Tak samo sprułam już rękaw, żeby zobaczyć, bo widziałam, że troszeczkę tam nie jest tak, że to sam rękaw, że tu jest jeszcze kawałek na ramieniu. Także stwierdziłam, że spróję i zobaczę, z czym mam tutaj do czynienia. I znów w płaszczu ilość tutaj warstw, to są jeszcze jakieś tasiemeczki, tam są jeszcze jakieś, wiecie, dodatkowe jakieś rzeczy. Prucia tego było strasznie dużo, ale wiecie, trzeba spróć, nie można obcinać, no bo każdy centymetr, każdy milimetr właściwie materiału w takich rzeczach przerabianych się liczy, więc lepiej zawsze spróć niż obcinać i później, wiecie, żałować, że nie mamy jeszcze centymetra na założenie właśnie szwów. Także widzicie, tu się teraz męczę z tym rękawem. Odpróbowałam. No i właśnie, i zobaczyłam, że są jakieś takie dziwne, odstające frędzle, nie wiem, jak to powiedzieć, które mi zrobiły dziura. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Także tutaj mam na sobie płaszcz. O, jak widzicie, już mogę się zapiąć. Są te miejsca na właśnie na kliny. Także jestem zadowolona. No i teraz odpróbowałam jeden rękaw. Jak widzicie, tutaj jest, no będzie lepiej, będzie o wiele lepiej, jeżeli chodzi o właśnie brak tej bufki. No ale jak widzicie, jest tutaj dziura, bo były takie właśnie dziwne trzy elementy. Także to będzie trudniejsze niż myślałam, ale damy radę. No i w ogóle damy radę, mówię tak, że wiecie, damy radę. Ale potem zaczęłam kombinować z tymi rękawami. Czy odciąć te takie trzy elementy i z nich zrobić tutaj ten fragment. Czy co? W ogóle z jakiego materiału to zrobić? Wiecie, żeby dopasować rękaw, najpierw trzeba doszukować ten kawałek. Także zszywałam i jeszcze, wiecie, myślałam, żeby może z tego rękawa wyciąć mniejszy, żeby po prostu, no bo to było strasznie jakby dużo tego materiału, który potem był zebrany. I jak zaraz zobaczycie, po prostu utknęłam. I wyglądałam jak żul z dworca, który ma podarty płaszcz. I wiecie, to mnie przytłoczyło. Tutaj próbowałam coś robić. Tutaj w ogóle odpróbowałam całą rękę. Widzicie, tu z jeansów sobie dorobiłam ten element, żeby przykładać na razie, bo nie wiedziałam. Myślałam, może w ogóle, że z jeansów zrobię wstawkę, albo to stwierdziłam, że chcę mieć elegancki płaszcz. I wiecie, jak próbowałam sobie przyczepiać na sobie, to mi się z tyłu szpilki odpinały. U mnie w rodzinie, wiecie, nikt nie umie przepilać szpilek, także trochę się poddałam i poszłam do mojej mamy i mówię, mamo, co mam robić z tym, bo ja już nie wiem. No i tu właśnie przyniosłam te rzeczy, wiecie. I postanowiłyśmy właśnie, że zrobię taką zaszewkę, żeby właśnie zrobić, zaimitować tą podszewkę, co jest pod spodem. No i tak będzie najlepiej. I teraz tutaj wzięłam sobie taką kartkę i odrysowuję właśnie tą jeansową wstawkę, żeby móc ją wszyć i później dopasować ten rękaw. Także tu już byłam, wiecie, kawałeczek dalej. Już sobie przemyślałam wszystko i w ogóle zamówiłam płaszcz z Vinted za 5 zł. Jakiś tam rozmiar, nieważne.
No bo chciałam mieć granatowy, bo miałam jakiś tam czarny materiał, ale stwierdziłam, że chcę mieć granatowy, żeby jak najmniej się odcinał. Także właśnie miałam ten płaszcz, już mogłam wycinać właśnie, także to sobie robiłam wykrój, widzicie, tu jeszcze dokładam jakiś kawałek, bo źle wycięłam, ale tutaj musiało być idealnie, żeby, wiecie, potem to się dobrze wszystko układało. Także robię sobie wykrój taki, powiedzmy. Muszę też pamiętać, że jak będę na drugą stronę robiła, to muszę, wiecie, odwrócić tą karteczkę, żeby ona była jednak na dwie strony symetryczna. Tu sobie jeszcze zaznaczam, wiecie, ile centymetrów na właśnie zapasu na szwy. No i to jest ten płaszcz właśnie, zobaczcie, jest bardzo podobny, także pasuje kolorystycznie, jest minimalnie ciemniejszy, no i właśnie z niego będę wycinać. On nie jest zniszczony, on miał tylko po prostu zniszczone takie wiecie, wstawki, także 5 zł brać. Postanowiłam sobie wyciąć tę właśnie tu wstawkę na ramię z kieszeni i zobaczyłam, że ona jest ok, także ją odprułam, bo ona jest też taka usztywniona, więc tutaj będzie jeszcze lepiej takie wzmocnienie i teraz sobie właśnie tu zaznaczam. Oczywiście też dodaję właśnie ten element, czy ten zapas na szwy, sobie oznaczam tu kredą i wycinam, żeby po prostu, wiecie, na szczęście się całe zmieściło. Było tak, wiecie, wszystko tu w ogóle w tym płaszczu było takie na styk, także miałam farta, jakoś tak mogłam sobie to wszystko dopasować. No i co? I wycinam, tutaj robiłam oczywiście to samo potem na drugą stronę, ale tego wszystkiego już nie nagrywałam. I jak mam ten element, to właśnie mogę go wszyć. I teraz wszywanie czegokolwiek do tego płaszcza, czy to były kliny później, czy teraz wstawki, to była masakra, ponieważ ten płaszcz jest ciężki. On jest z wełny. On jest ciężki, długi i wiecie, operowanie tym wszystkim było masakryczne. I jeszcze jak sprułam sobie tutaj to wszystko, no to się popruły na bokach, więc tu trzeba było wszystkie warstwy po kolei. Jeszcze ten kołnierz, potem tą podszewkę od spodu przyszyć. Potem tu trzeba było, wiecie, tak wszystko idealnie. I zostawiłam taki dłuższy fragment jak szyję, ponieważ ilość nici, jakie ja zużyłam, ile razy ja musiałam tą dolną szpulkę napełniać, ile ja prułam przy okazji, bo wiecie, mogłam coś szyć, potem się okazało, że gdzieś tam się założyło, bo tam było tyle warstw, że czasem coś przeszyłam jeszcze z jakąś warstwą, której nie powinnam. Narobiłam się przy tym i jeszcze potem podsumuję, ale powiem wam szczerze, że naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy to było warte tego wszystkiego. Ale jak już wiecie, zaczęłam, już miałam ten płaszcz, bo ja go kupiłam, bo myślałam, że on będzie dobry na mnie. Nie, ja go nie kupiłam pod przeróbkę. I może to jest właśnie to, że jeżeli kupujesz coś pod przeróbkę, to już się nastawiasz, że to będzie przerobione. Ten płaszcz kupiłam, żeby go nosić. Jak się okazało, że się nie dopina i te ramiona są bez sensu, no to już wiecie, chciałam to przerobić, żeby móc nosić, więc nie miałam takiej świetnej motywacji. No ale to ile tutaj było dni, wiecie, to możecie powiedzieć, że za każdym razem jest inaczej ubrana. Nie, to było po prostu dni, wieczorów na ten płaszcz zmarnowanych, to myślę, że mogłabym sobie kupić nowy, chociaż nie wiem, czy bym znalazła wełniany, taki, wiecie, w kształcie, który by mi pasował, nie? Także może tak sobie muszę myśleć właśnie, żebym nie znalazła. I to jeszcze, wiesz, ten płaszcz jest wełniany, kosztował 20 parę złotych, nie? Także w sumie 30 parę z tym dokupionym płaszczem, z którego jeszcze mi zostało trochę materiału i mam wełniany płaszcz, więc pomyśl sobie, że się narobiłaś, ale masz w czym chodzić. Dobra, słuchajcie, robię, jak widzicie, cały czas grzebię tylko i wyłącznie przy tej tutaj doszywce. Także to nie jest to, że ja tam już mam, nie wiem, nie wiadomo jaki rękaw. Ja tutaj cały czas robiłam tylko i wyłącznie tą wstawkę. I to jest przyspieszone, wydaje mi się, że 9 razy. Także, jak to mówi mój syn, nie pozdrawiam. Dobra, ale już kończę, słuchajcie, i zaraz wam tutaj przymierzę, jak to wyszło i naprawdę wyszło super i kolorystycznie też jest ok. O, widzicie, praktycznie nie widać, czyli jest dobrze. Także tak to wygląda. Jeszcze muszę oczywiście zrobić to z drugiej strony, czego już nie nagrałam. No ale teraz przechodzimy do klinów. Wiecie, tak przechodziłam. Rękaw, klin, rękaw, klin. No i teraz mam kliny i sobie przyłożyłam starą poszewkę. Wiecie, stanęłam, żeby zobaczyć jaką szerokość sobie tutaj, żeby to nie było zbyt szerokie, takie wiecie, rozszerzone, a też żeby nie było za ciasne. Także tak, żeby było, tak wiecie, optymalnie. No i teraz sobie właśnie tutaj odrysowuję, bo to było przypięte. Teraz sobie odrysowuję i sobie zrobię z tego znów wykrój właśnie, żeby potem
z tego płaszcza właśnie wyciąć ten brakujący element. No i teraz wycinam. Oczywiście znowu dodaję sobie zapas na szwy i tam sobie zawsze 2 cm dodawałam. To już wiecie, zawsze na oko można robić, chociaż mi się wydaje, że tu zrobiłam linię. Ale nie wiem, no nieważne. I teraz jest płaszcz. I chciałam wyciąć, wiecie, z tyłu, no bo z tyłu jest zawsze najwięcej materiału. Także sobie przyłożyłam tutaj ten cały właśnie mój klin. No i zobaczyłam, że on się kończy u góry na takim jeszcze, wiecie, karczku. I bym miała, wiecie, takie dodatkowe jeszcze szwy. Także stwierdziłam, że zrobię to może z przodu. I teraz widzicie, przykładam z przodu i jest po prostu na styk z taką kieszenią wkładaną. No i co? Odpruwam teraz zamek, odpruwam te wszystkie tutaj jakieś tam guziczki, elementy zapinania i będę właśnie wycinać, bo mi idealnie, to było bardzo na styk. Jak widzicie, odpruwam też jeszcze podszewkę i tutaj ten taki zakładany element, zresztą też go muszę wyrwać, bo on mi tam przeszkadzał i mam już właśnie taki paseczek, który idealnie, co do dosłownie pół centymetra, no nie wiem, może 2 mm tam brakowało, żeby już właśnie weszło na tą kieszeń. Także miałam szczęście. No i co? I wycinam. Wycinam tutaj z tego płaszcza właśnie ten klin i będę go przypinać do płaszcza. Także tutaj już mam ten płaszcz i zobaczcie, ja tutaj szukałam, gdzie jest to miejsce do wszycia. Jest ten klin. Zobaczcie, tyle tego materiału, że ja naprawdę nie mogłam się w tym odnaleźć. Także znów bardzo, bardzo ciężka rzecz do przerabiania. No dobra, odnalazłam się w tym płaszczu i wpinam ten klin. I teraz go wszywam. Nic nadzwyczajnego. Wszywam go z jednej, z drugiej strony. Zawsze tutaj przy tym takim łączeniu, przy tym trójkąciku jest najtrudniej, ale to zawsze potem można lekko ręcznie zrobić. No i teraz rękaw. Znowu wracamy do rękawa. Upewniam się, wiecie, że ten kształt podszewki będzie taki sam. Zaznaczam sobie, gdzie jest ten łuk właśnie do wszycia. No i jak widzicie, jest ten właśnie ta zaszewka. No i okazało się, że ta zaszewka to była masakra. Bo oczywiście wszyłam ją fajnie i wiecie sobie tutaj, teraz jeszcze obcięłam te fruwajki. Jeszcze miałam tego klinę, żebym wiedziała mniej więcej ile, żeby miała dobre ilość materiału tu, żeby wszyć właśnie do płaszcza. No ale tak, tu jeszcze oczywiście jestem załamana, że znowu muszę ten wielki płaszcz szyć. Wszyłam ten cały rękaw do płaszcza. Przemęczyłam się, wiecie, wydawało mi się, że to będzie super. Wydawało mi się, że to ma sens, że rękaw będzie wielkości podszewki, prawda? No, no, ma to sens. No, także tutaj właśnie wszywam to wszystko. I jestem już szczęśliwa, że już wiecie, kończę, bo już mam kliny wszyte, bo już mam pomysł, już po prostu idziemy do brzegu, nie? No, także o, mówię, o, super się wszyło, wiecie, nic tam nie zahaczyłam. I 2 godziny później nadal wszywam ten rękaw. Musiałam to wszystko wypróć, bo okazało się, że muszę po prostu nie robić tylko tam takiej zaszeweczki, tylko cały gruby taki pas na całej długości, właściwie do guzika, musiałam zwęzić. Bo jak zrobiłam tylko zaszewkę, to było płasiutko, a potem się robił taki bic. No i to wyglądało równie przaśnie jak ta wersja, wiecie, z tymi ramionami. Także wyobraźcie sobie, że musiałam sobie to sama na sobie gdzieś tam przypinać. A jak już się robi tak, no to już się tu zmienia, więc ilość razy, jakie ja po prostu musiałam to zdejmować, przymierzać i przeszywać szpilki, znaczy przekładać szpilki, to była masakra. Także już Wam nie nagrałam tego, jak wszywam podszewkę, bo musiałam zrobić te same kliny do podszewki, musiałam wszyć rękaw, właśnie podszewkę, powykańczać te wszystkie elementy i zrobiłam to przedwczoraj wieczorem i naprawdę nie sprawiała mi to przyjemności, już chciałam to skończyć. No ale wiecie, już teraz minęły 2 dni, ja już ochłonęłam, już sobie miałam go raz na sobie,
No i chyba nie jest źle, słuchajcie, chyba jest, mam fajny płaszcz, mam ciepły płaszcz, granatowy, elegancki, który wygląda bardziej na czasie. No i dobra, słuchajcie, czy jesteście gotowe, żeby zobaczyć, co z tego wyszło? Mam nadzieję, że tak. Wiecie, co już zrobiłam je po jednej stylówce, żeby nie przedłużać odcinka. No i co, lecimy. Zaczynamy od marynarki. No i tutaj mamy moje kuloty takie we wzory i top na ramionczkach. Nic specjalnego, baza. Buty na obcasie czarne. I wiecie, lecimy teraz z marynarą. Tak wyszło. Zobaczcie, jak jest wyprasowana. Wszystko tak porządnie wyprasowane. Tak jak mówiłam, te klapy troszeczkę tak zrobiłam inaczej, żeby tam jeszcze było odrobinę materiału. I to wygląda sztosowo. I to jest po prostu coś, co wygląda, że nam nie pasuje. To nie jest taka marynarka, która właśnie jest za ciasna. Jeszcze mam rudą torebkę do tego, żeby w ogóle, wiecie, było tak fajnie kolorystycznie. Także ta marynarka teraz wygląda, jakby po prostu nam nie pasowała. I tak ma być. Tak ma być z ubraniami. Właśnie po to przerabiam, żeby pasowały ubrania na mnie. I zobaczcie, tu jest super wszystko zrobione. Wszystko pasuje. Marynara, wiecie, ma takie duże rękawy, które mi się podobają. Jest po prostu bosko. Także mam nadzieję, że się Wam podoba. Ale mam jeszcze bonus. Mam bonus w postaci, słuchajcie, topu. Z tego, co zostało z dołu. Wiecie, no nie bałabym sobie, jakbym czegoś tu nie zrobiła. Oczywiście on jeszcze może wymagać odrobiny popracowania nad tymi guzikami, żeby tam nie było takiego, no lekkiego tutaj odstawania. No zobaczcie, mam taki top. Nie wiem, wiecie, próbowałam go tutaj z marynarką, ale nie jestem pewna, czy one ze sobą po prostu dobrze wyglądają, mimo że to jest, wiecie, od jednej rzeczy. Ale no, jest taki top. Jakbyście go nosiły? Dajcie mi znać. A my przechodzimy teraz do płaszcza. I płaszcz zaczynamy od spódnicy, takiej biało-czarnej, z Mampriksa, dzianinowej i golfu. Do tego kozaki, takie właśnie, które wchodzą już pod tą spódnicę. Mam jeszcze ten tutaj szal, taki od mojej babci, który ostatnio bardzo mi się spodobał, bo jest taki właśnie bardzo ludowy, ale też taki przy okazji modny, tak mam wrażenie. Także sobie go tutaj tak zawiązuję, taką wiecie, żeby z przodu mi zasłonił, ponieważ ten płaszcz. No i właśnie, płaszcz, gwiazda wieczoru, wyciskacz łez, potu i wiecie, i przekleństwa. Zakładam go i zobaczcie, zapinam się na 3 guziki, nie na 1. To jeszcze mam w ogóle rękawiczki, bo już go miałam wczoraj, tak jak mówiłam. Także zapinam się i wszystko pasuje. Także widzicie, dało się i to z daleka w ogóle nie wygląda, że tam jest jakaś wstawka. Tutaj dodaję jeszcze taką torebkę z łańcuchem, no i taką mam stylówkę. Taką mam zimową stylówkę, elegancką. Wiecie, wszystko jest super. Kusiło mnie, żeby jakiś kolor dodać, ale potem stwierdziłam, nie, ja chcę być elegancko. Zobaczcie, no on jest minimalnie ciemniejszy, ten płaszcz. Ale to wiecie, jak ktoś wie, gdzie patrzeć, jak ktoś po prostu widzi z daleka, to nie widać, że tam jest wstawka. I tak samo tutaj, zobaczcie, clean. Clean po prostu, prawie że niewidoczny. Jestem zadowolona, chociaż tak jak mówiłam, po prostu zżarłam na tym nerwy. Dobra, przebrnęliśmy, słuchajcie, przez te przeróbki. Oczywiście planowałam w tym odcinku zrobić jeszcze jedną, ale jak już zaczęłam się po prostu chrzanić za przeproszeniem z tym płaszczem i trwało to miesiąc i to już miało być wcześniej zrobione, bo mówię, kurczę, muszę trochę przyspieszyć, bo zaraz się zima skończy i ten zimowy płaszcz będzie dopiero za rok mógł być używany. Jak już się narobiłam, to chciałabym go nosić teraz. Także tak to wyszło. Marynarka i płaszcz. Problem za ciasnych rzeczy w biodrach właśnie można rozwiązać, tak jak mówiłam, na dwa sposoby. Skrócić albo dodać kliny. I o ile marynarka, wiecie, ja ją kupiłam. To jest męska marynarka za 8 zł, wełniana z lumpeksu. Wyszła świetnie. Płaszcz, 20 parę złotych z Vinted, wełniany. No wyszedł super. W sensie ostatecznie wygląda fajnie. Nosiłam go. Myślę, że będzie noszony jeszcze, bo jest zimno.
No ale teraz pytanie, czy było warto. Słuchajcie, czy było warto przerabiać ten płaszcz? Nie wiem, kurczę, może wam powiem za miesiąc, czy było warto, bo jak na razie czuję, że po prostu to było tyle czasu poświęconego, tyle energii, tyle, wiecie, też on tutaj cały czas zajmował miejsce, no bo też nie chowałam zawsze tej maszyny i tak dalej. Jakby mi zajął krócej, to bym była może bardziej usatysfakcjonowana. Na razie mnie zmęczył, ale możecie mi dać znać w komentarzach, czy, wiecie, dodać mi taki otuchy, mówić, że jest zarąbisty. To może, wiecie, zmienię zdanie i będę go bardziej kochać, bo ma potencjał, ale no tak jak mówię, mam z tyłu głowy, ile mi po prostu napsuł nerwów. Także mam nadzieję, że się wam podobało, że was może zainspirowałam. Ja już kończę. Miłego. Do następnego. Pa, pa.